Oczekujesz na powołanie do reprezentacji Polski? Nie. Tak zupełnie szczerze? Tak. Pojawiły się takie informacje, bardziej nie wiem, może chcieństwo niektórych dziennikarzy, niektórych twoich fanów, ale że dostaniesz szansę na te mecze towarzyskie. Nie, no chcieństwo jest na pewno i z mojej strony, po to się gdzieś gra, trenuje, żeby kolejne kroki w tej karierze piłkarskiej stawiać, ale nie ma się co podpalać, myślę, nie dostałem żadnego sygnału do tej pory, więc może się zaskoczę, może nie, ale nie zaprzątam sobie tym głowy, gdzieś skupiam się na tym, żeby się przygotować dobrze do jutrzejszego meczu. No to skoro tak płynnie przeszedłeś do tego jutrzejszego meczu, to powiedz mi, czy po tym historycznym zwycięstwie okazałem w Gdańsku i przed szansą na awans na fotel wicelidera, to drużyna no właśnie nie czuła się będzie trochę spętana na boisku w meczu ze Śląskiem? No to zobaczymy jutro o 18, ale gdzieś tam tak jak Maciek Górski powiedział po meczu, fajne słowa, żeby się nie spodziewać, może to też nie jest tak, że chcemy się jakoś szukać już alibi, że nie wygramy na pewno 3-0, bo może tak się stanie. Będziemy się na pewno starać, żeby to spotkanie zwyciężyć jakoś w bardzo dobrym stylu i najlepiej okazale, ale to też nie jest tak, że tutaj ktokolwiek w polskiej piłce co tydzień wygrywa 5-0, 3-0. Tym bardziej gdzieś my, gdzie na wyjeździe szukaliśmy tych punktów długo, w końcu przełamanie przyszło i to dosyć efektowne w okazałych rozmiarach i mamy nadzieję podtrzymać tą pasę, bo to już będzie był 8 mecz gdzieś łapiąc punkty po kolei, więc fajnie to wygląda. Trener mówił, że już ma żelaznego kandydata do rzutu karnego, to jesteś ty, czy bo to wiadomo jak to w tym ostatnim, ale tych karnych nie, może sam podejdzie. No, no to rzeczywiście gdzieś tam z tych 4 karnych, które mieliśmy 3 nieszczelone, to jest fatalna statystyka. No niestety ja w ostatniej kolejce też przyłożyłem do tego swoją nogę, rękę, głowę i nie poprawiłem tej statystyki. Trudno, dobrze, że gdzieś w takim momencie, gdzie już prowadziliśmy to 4-0, ale to też nie jest dla mnie żadne usprawiedliwienie, bo chciałem strzelić, po prostu uderzyłem na tyle słabo, nie słabo, no też wyczuł moją intencję bramkarz, ale nie skończyło się golem, no i szkoda, a co do planu trenera, no to nic mi o tym nie wiadomo, więc pewnie nie ja jestem tym żelaznym kandydatem. Kuba, powiedz, przyjeżdża Marcin Robak. Zawsze jest tak, że ci zawodnicy, którzy przyjeżdżają gdzieś do byłego klubu, to oni są i zmobilizowani, i szczęście im sprzyja. Teraz Marcin strzelił 2 bramki, bodajże tak, w meczu z... Ja myślę, że pod paru lat Marcin Robak nie patrzy, gdzie jedzie, z kim gra u siebie na wyjeździe. Strzela tych bramek dużo, praktycznie co sezon przeskakuje do 2-cyfrówki, więc też my na pewno z naszej strony defensywa będzie starała się zrobić wszystko, żeby gdzieś ten kolejnych punktów tej kanadyjskiej nie dopisał, ale no nie jest to takie proste, chociaż na pewno trenerzy i gdzieś zawodnicy w naszej defensywie już znają go na tyle, że będą mieli receptę, żeby go zatrzymać. Trener powiedział, że nie będzie tu jakiegoś indywidualnego okresu, ale z drugiej strony, jak patrzę na Śląsk, to jest taki bardzo niewygodny zespół. To jest zespół, który potrafi z każdym przegrać, ale z każdym wygrać. To widać było też w tym ostatnim meczu. No tak, tak jak wam powiedział, to jest nieobliczalny zespół. Mają na pewno doświadczoną drużynę, bo wielu zawodników, którzy mają już po kilkaset meczów w lidze rozegranych, też część wiekowa, część tutaj obcokrajowców i na pewno jest to drużyna, która potrafi zaskoczyć, grając naprawdę dobry mecz, a potem za tydzień zagrać totalnie bezbarwne spotkanie. No ale to jest gdzieś taka przypadłość, myślę, wielu drużyn u nas, nie tylko u nas zresztą i jak Śląsk chyba też w tym sezonie jeszcze nie wygrał meczu na wyjeździe, mam nadzieję, że to przełamanie nie nastąpi tak jak nasze w zeszłym tygodniu i dalej będą czekać. A ciężko jest się zmobilizować po takim meczu, jak wygrywasz 5-0, mogłeś wygrać 7 i nagle przyjeżdża zespół? Nie, bo też byliśmy świadomi, że oczywiście mieliśmy ogromną przewagę w tym meczu i ale też trochę było tak, że wychodziło nam naprawdę wszystko, jak tak zwany dzień konia i też to nie jest tak, że... No i pokazywało to poprzedniejsze spotkania, że na tych wyjazdach nie jesteśmy jacyś mega mocni. Też nie jest tak, że po prostu nam się udało, bo ciężko pracowaliśmy i gdzieś ta tendencja zwyżkowa była w tych dotychczasowych meczach, co potwierdził czwartkowy mecz też w Lubinie, gdzie drużyna naprawdę mądrze zagrała i nie nastrzelaliśmy tych bramek wtedy, ani nie tworzyliśmy sytuacji jakoś nie wiadomo ile, ale wygraliśmy ten mecz 1-0 też spokojnie kontrolując dosyć przebieg tego spotkania. I troszeczkę zmienionym składem pojechaliśmy na Lechię. Też przed meczem pewnie każdy by brał ten punkt w ciemno, a udało się wygrać 5-0. I na pewno teraz w następnej kolejce będziemy chcieli to potwierdzić, ale nie ma na pewno mowy o czymś takim, że ktoś kogoś zlekceważy, no bo też nie jesteśmy na nie wiadomo jakiej pozycji, żeby pozwalać sobie na lekceważenie kogokolwiek. No ale tak, ale nie ma Radka Dejmka. To co fajnie funkcjonowało, rzeczywiście zagraliście super w obronie, teraz znowu trzeba zmieniać, bo tego ważnego ogniwa nie będzie.
No szkoda, że Radkowi przyplątał się ten uraz. Jest to poważne, niepoważne też. Myślę, że mamy teraz 2 tygodnie przerwy, więc nie ma co ryzykować jego zdrowia, żeby gdzieś potem grał na siłę na lekach przeciwbólowych i potem wypadł jeszcze na kolejne tygodnie, więc będzie zmuszony odpocząć. No, trener będzie miał pewnie też w związku z tymi przepisami o obcokrajowcach, będzie miał ból głowy, jak to zestawić. Ktoś pewnie zostanie poszkodowany przez tą zmianę systemu lub też nie. No jeszcze nie wiem do końca, jak wyjdziemy. Zobaczymy jutro, ale no, mimowolnie będzie musiał przestawiać te klocki w defensywie, która naprawdę dobrze funkcjonowała. Ale też graliśmy w wcześniejszych meczach z 4 obrońcami i też dobrze to wyglądało niejednokrotnie, więc mam nadzieję, że jutro to potwierdzimy.